Pokażę Wam, jak w bardzo łatwy sposób można zmienić kolor tła w fotografii produktowej, tak abyśmy mieli 100% pewność, że jest ono białe. Na przykładzie nawigatora X, którego dzisiaj sfotografowałem na swoim starym, zużytym, dwuletnim stole bezcieniowym. I teraz, abyśmy się upewnili, że to tło jest na pewno białe, chociaż to od razu widać pełno rys, kurz, zabrudzeń. Jak możemy sprawdzić, czy tło jest białe? Pierwszą metodą będzie zmiana koloru, jakie mamy w programie Photoshop. Wybieramy własny kolor, zmieniamy go na biały. Aby usunąć ramkę lub cień, należy wejść w ustawienia, skrót Ctrl-K. W interfejsie, standardowy tryb ekranu z własnym, zmieniamy cień na brak. OK. Teraz widzimy, że tło nie było do końca białe, było szare. Innym sposobem, aby upewnić się, czy tło na pewno jest białe i nie ma na nim żadnych plamek, jest stworzenie nowej warstwy, poziomy. I tutaj z lewej strony czarny trójkącik przesuwamy całkowicie w prawo. Teraz wszystko, co nie jest czysto białym kolorem, zmieni się na kolor czarny. Ten sposób będzie nam potrzebny do stworzenia akcji. Usuńmy sobie teraz tą warstwę dopasowania. Warstwa nowa, warstwa stła. I dam przycisk OK. Tworzymy maskę warstwy. Następnie nowa warstwa dopasowania, kolor kryjący. Wybieramy kolor biały. 255, 255, 255. Klikamy OK. Musimy przenieść tą warstwę z kolorem białym pod zdjęcie naszego przedmiotu. Następnie nad naszym przedmiotem tworzymy jeszcze raz warstwę dopasowania, poziomy i lewy czarny trójkącik przekręcamy całkowicie w prawą histogramie. Aby zaznaczyć przedmiot, najprościej jak tylko możemy, używamy różdżki. Przytrzymując klawisz Shift, możemy dodawać zaznaczenie. Gdy mamy zaznaczone tło na masce warstwy, klikamy Shift F5 i wypełniamy zawartość kolorem czarnym. Odznaczamy Ctrl D. Teraz, gdy włączymy sobie podgląd naszych poziomów, widzimy, że zostały zabrudzenia z naszego stołu. Aby usunąć ją bardzo szybko, bez konieczności mozolnego zamalowywania pędzlem, możemy posłużyć się bardzo fajną metodą. Mając zaznaczoną warstwę maski, klikamy w filtr, szum, kurz i rysy. Zwiększamy promień oraz próg, tak aby wszystkie czarne punkty zniknęły z maski. Pamiętaj, abyś nie dawał zbyt dużego promienia, ponieważ zniszczy to linię i kształt naszego przedmiotu. Kiedy już większość małych zabrudzeń zniknęła, klikamy OK. Następnie te, co pozostały wielkie, zamalowujemy czarnym pędzlem. W ten sposób mamy przedmiot na nowym, czystym, białym, jednokolorowym tle. Cały etap podmiany tła, który przed chwilą Ci pokazałem, będzie dostępny w postaci akcji na mojej stronie. Linki znajdziesz w opisie.